Witam, jestem Squido i to jest już czwarty odcinek poszukiwacza przygód z Minecraft. W tym odcinku wybierzemy się na poszukiwania, co nasi przodkowie zwykli nazywać gliną. Jak wiecie, glina zwykle znajduje się w okolicach wody, więc przygotowałem kilka łódek. I w tym odcinku będzie naprawdę to nudny odcinek. Będę pływał, zwiedzał świat i zdobywał glinę. Przy okazji jeszcze, jak znajdę wilka, to wręczę mu tą kość. A on może zostać ze mną na zawsze. Ale wcale nie musi tak być. Dobra, pierwsza łódka. Zaraz. Glina. Wow. Ile jest takiego? 4 z jednego. To znaczy, że 4 z jednego to powstaną z tego 4 cegły, a z 4 cegieł się robi jeden klocek. O, zapomniałem o powietrzu. Czyli z takiego jednego klocka mam jeden klocek pustaka takiego. Nawet nieźle. Ale chociaż mogło. Nie! Czy tu był gravel? Czy tu był gravel? Straszne. Tam na dole jeszcze są. Jest, udało się. To wszystko spada tam na dół. Z tego co zauważyłem. Czy tam jest jakaś jaskinia? Tam woda płynie, tak spada. Tu jeszcze jest dużo. Wietrze i idę to pozbierać. Duży jest piasek. Okej, wszystko. Teraz zobaczę, ile tego jest. Mało. Trzeba więcej. Płyniemy. Come on. I zepsułem łódkę. Ale mam następną. Bo tu jest ten prąd taki. Niedobry. Dobra, do was wrócę, jak już jestem rozprawiony. Okej, jestem, mam już ostatnią łódkę. Mam nadzieję, że jej nie stracę. Mam tylko taką nadzieję i szukam czegoś, co jest nazywane gliną. A to przy brzegu bardziej by było. Okej, tam nie ma. Nawet takie wow, ale drzewo. Wielkie. I fajne takie na dolach na drzewie. A to jeszcze lepsze. Coraz bardziej bliskie rzeczy tutaj spotykam. Gdzie jest glina? Nie, to jest piasek.
Jest glina, super. Super, ale dużo. Wychodzę z łódki. Idę zbierać glinę. Super, ale dużo jej jest. Jeden poziom tylko. O, sandstone. Od razu. Okej, teraz gdzie jest moja łódka? Szukam dalej. Ten odcinek może być bardzo nudny. Jak ktoś nie lubi takich odcinków, to... No, szkoda. Postanowiłem taki odcinek nakręcić. Bo będzie ciekawe jest zwiedzanie świata. Jest tak na łódce. Gdzie jest glina? Daleko jeszcze. Niedaleko. Glina tu gdzieś powinna być. Ile ja jej w ogóle mam? Mam 300 po 64. Czyli tak, jeszcze jeden. No, straciłem łódkę. Dobra, teraz będę chciał podróżować lądem. To za bardzo lądu nie ma. Jest! Ale się cieszę, hura, ostatnie. Tyle to już mi wystarczy, powinno wystarczyć. Jak nie, to jeszcze poszukam. Zakładam, że tyle mi wystarczy. No. Piasek. Lag. Sorry za tego laga. Tak właściwie to robi się już ciemno. Daleko od domu jesteśmy. Dozbieram tą glinę i zrobię szybko łóżko. Crafting box. Okej, jest. Mam nadzieję, że nic w nocy nas nie obudzi. Zachód słońca. Tak na wyspie jesteśmy. Okej, już z rano. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak szybko. I zmierzamy teraz już w kierunku domu. Ale nie będę was nudził drogą powrotną. Jak już wrócę, to zacznę znowu nagrywać. Nie odeszłem daleko, bo byłem właśnie na tej wyspie. I wracałem tam. I znalazłem kolejną glinę. Więc mam nadzieję, że już teraz będziemy widzieć już w domu. No proszę, kolejna glina. Tym razem w dużej ilości. A i tak jeszcze dodam, że chyba zgubiłem drogę powrotną do domu. Nie wiem, gdzie jest dom. Naprawdę, zapomniałem. Będę musiał zrobić jakiś kompas albo coś, jakiś poszukam jeszcze. Jakiś rozwiązań. Dużo tej gliny, akurat w tym miejscu.
Skąd się tak zbiera? I tych kuleczek jest mnóstwo. Od zarąbania jest gliny. Ja nie będę musiał się martwić, czy mi zabraknie na budowę domu. I widzimy się w domu. Tym razem to już na pewno jak będzie glina, to on sobie po prostu zbiorę. Nie będę wam zawracał pały. I jesteśmy już w domku. Ja już dałem to wszystko przetapiać. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko, sprawnie i nie będę musiał długo czekać. Jak wiecie, z takiego bloczku, bloczek gliny, tak, blok gliny, wypadały 4 gliny. I to się później przetapia w piec, na przykład na węglu, drewnie, lawie, w ogóle. Przetapia się to i z jednego takiego powstaje jedna cegła. I gdy się ułoży jedną cegły w taki sposób, 4, to powstaje pustak. A z niego możemy budować domek. I myślę, że chyba już to będziemy robić w następnym odcinku. Albo jakieś przygotowania do tego. Także oglądajcie. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i bawcie się jak najlepiej. Cześć!